Do budynku Urzędu Miejskiego we Wrześni funkcjonariusze CBA weszli już w poniedziałek, ale o zatrzymaniu burmistrza biuro poinformowało dopiero dziś. Z materiału dowodowego zgromadzonego przez śledczych wynika, że Tomasz K. za pośrednictwem innych osób miał złożyć korupcyjną propozycję przedsiębiorcy zainteresowanemu realizacją budowy biogazowni. Propozycja miała dotyczyć cofnięcia przez władze miasta wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości, na której to nieruchomości inwestycja miała być realizowana w zamian za łapówkę w kwocie 200 tysięcy złotych. Przedsiębiorca nie zgodził się na wręczenie łapówki, a inwestycja miała nie dojść do skutku. Sprawa trafiła jednak do CBA, które zatrzymało Tomasza K. Ten nie trafił jednak do aresztu. Wobec podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi w tej sprawie. Co warto podkreślić, jest to trzecia realizacja w tej sprawie. Do tej pory zarzuty przedstawiono już łącznie pięciu osobom. W związku z zawieszeniem Tomasza K. w czynnościach służbowych obowiązki burmistrza przejął i jego zastępca. Wydarzenie w mediach społecznościowych skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Koperta powinna mieć logo Platformy Obywatelskiej. Burmistrz wrześni usłyszał właśnie zarzuty korupcyjne jak na demokratę. Przystało, zażądał od przedsiębiorcy 200 tysięcy złotych łapówki. W zamian burmistrz był gotów cofnąć wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości pod budowę biogazowni. Tomaszka odpiera zarzuty. W rozmowie z portalem września.info.pl infopl powiedział: Stanowczo podkreślam, że nic takiego nie miało miejsca. Jako burmistrz nie miałem prawa ani wypowiedzieć tej umowy dzierżawy, ani tym bardziej cofnąć wypowiedzenia. Takie prawo miał wyłącznie zarząd wrześnierskich wodociągów i zresztą skutecznie skorzystał z tego prawa. Umowa została rozwiązana. Na dodatek, rzekome cofnięcie wypowiedzenia i tak niczego by nie zmieniło, ponieważ biogazownia nie mogła w tym czasie powstać. Tomaszka zapowiada walkę o dobre imię i przywrócenie go do pracy.